Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książek, z kanału Konrad Książek GPW Notowania. Witam Cię w kolejnym odcinku serii analizy fundamentalnej spółek i dzisiaj pomówimy o dwóch spółkach z różnych segmentów, ale łączy je to, że niedawno spadły. No, jedna spadła dużo mocniej, druga dużo słabiej i spadły pomimo tego, że w wynikach finansowych nic złego nie pokazały. Czy to jest taki spadek na wyrost, czy jednak coś tutaj się szykuje? No wszyscy chyba widzimy, co się ogólnie dzieje w gospodarce i widzimy, że tutaj szykuje się jakaś taka duża zmiana, jeżeli chodzi chociażby o wojnę na Ukrainie, jeżeli chodzi o ceny, dostępność surowców, to wszystko powoduje to, że taka mocna zmiana będzie. No i jak to wpłynie konkretnie na spółki? Pierwszą spółką, którą chciałem się zająć, jest spółka z branży, no można powiedzieć trochę, albo nawet mocno powiązana z branżą budowlaną, bo mówimy tutaj o spółce Jato. Spółka Jato odpowiada za narzędzia, taka ich najbardziej znana marka to jest marka Toya, ale to też są inne mniejsze marki, jak na przykład Vorel, jak marka Lund, więc tutaj biorąc pod uwagę spółkę, zdecydowanie tą największą marką jest Jato, ale są też inne marki. No i spółka działa w Polsce, w Rumunii i tutaj jeżeli mówimy na przykład o tym, że spółka coś eksportuje, ma też sprzedaż eksportową, bo ona też żyje między innymi z eksportu, to w tych wynikach z eksportu jest zawarta bardzo często właśnie spółka polska i ta spółka rumuńska, no i też tutaj jest obecna spółka w Chinach, no w dużej mierze jako takie centra logistyczne bardziej, no ale też myślę, że niektórzy już wiedzą, że jeżeli chodzi o Chiny, no biorąc pod uwagę, co tam się dzieje, jeżeli mówimy o epidemii, też coś się zaczyna dziać, więc jakby kolejna niepewność tutaj jest. No biorąc pod uwagę samą spółkę Toya, no to ona przez ostatnie miesiące, kilka ostatnich miesięcy, z poziomów okolic 9 zł na w tym momencie 6 i zauważmy, że końca tych spadków tak naprawdę nie widać, no bo oczywiście pod koniec lutego mieliśmy takie mocne walnięcie, później odbicie, ale teraz znowu jesteśmy jeszcze niżej tak naprawdę niż na koniec tego lutego, więc tutaj widzimy, że biorąc pod uwagę spółkę, nic nie wskazuje na to, żeby był jakiś koniec tych spadków w jakimś niedługim czasie, no przynajmniej na ten moment nic takiego nie widzimy. Biorąc pod uwagę same finanse spółki Toya, no to możemy zobaczyć, że ten cały 2021 rok, no spółka już podała wyniki za cały 2021 rok, jest rekordowy, jeżeli chodzi o chociażby przychody. Zresztą patrząc na te przychody, one od 2012 roku idą cały czas w górę, więc tutaj z tej perspektywy wygląda to dobrze. Biorąc pod uwagę zysk netto, też 77 milionów złotych zysku netto, więc też widzimy, że tutaj bardzo dobrze to wygląda i też można powiedzieć, że od 2012 może nie tak równomiernie jak przychody, ale też jednak ten zysk ma tendencję wzrostową, czyli cały czas tutaj idzie do góry. No patrząc na te ostatnie kwartały, no to tak naprawdę przychody też na dobrym poziomie, bo jeszcze do niedawna przychody kwartalne to były 100-120 milionów, mniej więcej w tych granicach obracała się spółka. W tym momencie to są okolice 160-170 milionów złotych, nawet przekraczałem te 170 milionów złotych. I tutaj też co ciekawe, jeżeli chodzi o przychody, jak sobie zobaczymy to rok do roku, jak to wygląda, to cały czas mamy na zielono. Tak naprawdę, żeby znaleźć jakiś kwartał, żeby rok do roku były słabsze te wyniki finansowe, to my się musimy cofnąć o wiele, wiele lat wstecz. Chyba 2012 to był ostatni ten kwartał, kiedy no, kwartał był gorszy, tak, 2012 trzeci kwartał to był gorszy od 2012 drugiego kwartału i czwarty kwartał też, a tak za każdym razem rok do roku ten wynik był wyższy, no to także tutaj też taka bardzo, bardzo stabilna spółka, jeżeli chodzi o same przychody, o tę stronę przychodową, biorąc pod uwagę zysk, no już tak idealnie można powiedzieć nie jest, ale jednak też mamy tę tendencję wzrostową. Ostatnio mieliśmy słabszy zysk niż rok do roku, zauważmy przychody 11% lepsze, ale jednak zysk 12%, prawie 13% słabszy, no to nie jest nic dziwnego. Wszyscy widzimy, co się dzieje na rynku, czy to budowlanym, czy to jeżeli chodzi o stal, czy to jeżeli chodzi o inne surowce. Cały czas jest ta presja na marży i ta presja na marżę tak naprawdę odbija się wszędzie, bo tutaj nie mówimy tylko o tym stricte sektorze budowlanym, że nie wiem, na przykład wybudowanie domu jednorodzinnego idzie do góry, jeżeli chodzi o cenę, ale też to się przekłada właśnie na wszystkie inne branże. Pamiętajmy, że gospodarka to jest taki zespół no, naczyń połączonych, tak to można określić, więc tutaj patrząc na to z tej perspektywy, nie jest to nic dziwnego, że ta rentowność lekko tutaj spadła. Ważne jest to, że nie mamy jakiegoś takiego bardzo silnego spadku. To jest na pewno duży plus, jeżeli chodzi o spółkę, ale czy to jest koniec spadków, jeżeli chodzi o rentowność? no tutaj myślę, że właśnie jest jakby taki pierwszy punkt, w którym inwestorzy mogą się lekko zawahać i przez to właśnie ta cena akcji rzeczywiście może spadać, no bo patrząc na to z takiej perspektywy tego, że już czwarty kwartał pokazał słabszą rentowność, no to ten pierwszy i drugi kwartał 2022 roku, czyli no te czasy obecne, no to jednak stoją pod taką jeszcze większą presją tej słabszej rentowności, więc tutaj też możemy mieć takie obawy. Jakby widzimy, że historycznie nic na to nie wskazywało, ale pamiętajmy, że jeżeli patrzymy na jakąś spółkę, analizujemy jakąś spółkę, to oczywiście patrzymy na to, co się działo w przeszłości, ale zdecydowanie ważniejsze jest to, co się będzie działo w przyszłości. Jeżeli zmieniają się warunki gry, to trzeba też się do tego dostosować. No jak mówiłem, ewidentnie już od tego końca 2021 roku te warunki gry się zmieniły i tutaj mówię właśnie o cenie i dostępności surowców, a wojna na Ukrainie to jeszcze potęguje, więc tutaj inwestorzy prawdopodobnie tego się boją, no i ciężko się tak naprawdę im dziwić, no bo wciąż mamy taką dużą niepewność. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli pytamy się ludzi ze spółek, ludzi z branży, to nawet oni mówią, że ciężko jest coś teraz przewidzieć na najbliższe 2-3 miesiące, więc tutaj widzimy, że ta niepewność jest i to nie tylko od ludzi z zewnątrz, ale ludzie wewnątrz też właśnie o tym mówią, więc tutaj też na to myślę, że warto zwrócić uwagę. No, biorąc pod uwagę spółkę i tę wojnę na Ukrainie, no bo skoro o niej wspominamy, można pomyśleć, jaki to będzie wpływ, jeżeli chodzi o taką samą działalność operacyjną, jeżeli chodzi chociażby o sprzedaż, no to mówili o tym, że nie będzie mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę. W 2021 roku emitent nie posiadał aktywów w Ukrainie, Rosji czy Białorusi, a transakcje miały charakter krótkoterminowy i zostały rozliczone na dzień publikacji niniejszego raportu. Czyli tutaj dużego problemu nie ma, chociaż trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ten 2021 rok, tak jak czytamy w ich sprawozdaniu finansowym, w całym 2021 roku sprzedaż grupy do klientów z krajów Rosja, Białoruś, Ukraina wyniosła około 10% obrotów całej grupy, więc tutaj patrząc na to, to nie były takie bardzo niskie obroty, no 1/10, nie jest to jakiś strasznie duży rynek, ale jednak trzeba przyznać, że no, biorąc pod uwagę całość przychodów, no trochę milionów to jest. W każdym razie ważne jest to, że już to zostało rozliczone. Moim zdaniem nie będzie to miało takiego żadnego negatywnego wpływu, ale też nie ma co przesadzać, biorąc pod uwagę samą sprzedaż tutaj jakoś strasznie nie będzie. No bardziej bałbym się właśnie o tę ceny surowców, dostępność surowców, czyli po prostu o marżowość. To bym się tutaj troszeczkę obawiał. Co jeszcze może zastanawiać? Toya dokapitalizuje swoją spółkę zależną Yato Tools. No i tutaj mówimy o tym, że dokapitalizuje ją poprzez następne udziały i biorąc pod uwagę to dokapitalizowanie, no to znowu kolejne kilkanaście milionów jest, jeżeli chodzi o Toję. No i teraz pytanie, czy Toya wypłaci dywidendę wysoką, no bo tutaj mówiliśmy o tym wcześniej, że spółka dobrze zarabiała i jeżeli zarabiała, to też często wypłacała dywidendę. Ostatnio to było co 2 lata, chociaż raz tutaj też był skup akcji, więc można powiedzieć, że też się tak podzieliła zyskiem z akcjonariuszem. Wcześniej to było, znaczy za 2019 rok to było 80 groszy dywidendy, później było 29 groszy dywidendy na akcję. No i tutaj wiele osób liczyło na to, że skoro mamy jeszcze lepsze wyniki, no to może ta dywidenda wróci do tych takich wyższych poziomów rzędu 40-60 groszy mniej więcej tego typu poziomów. Myślę, że spodziewali się duża część inwestorów, no ale ta informacja o tej dokapitalizowaniu tej spółki zależnej, no ciężko tutaj mi teraz stwierdzić, czy rzeczywiście ta dywidenda tak wysoka będzie, więc to jest taki, myślę, że duży znak zapytania. No i to, co się dzieje teraz w Chinach, też jest dosyć istotne dla spółki, no bo mówiliśmy o tym, że spółka działa w Polsce, w Rumunii i też w Chinach, no i w Chinach się rozbudowuje. Tutaj mieli zrobić magazyn i w tym roku, 2022, no nie była podana dokładna data, ale było podane, że w 2022 roku mieli uruchomić ten magazyn. No w tym momencie no w Chinach jest dużo nowych przypadków wirusa, Chiny reagują na nowe przypadki wirusa, masowe testy są, no myślę, że do nas też dociera to, co się dzieje w Szanghaju, czyli to, że tam ludzie praktycznie nie wychodzą z domów, więc tutaj widzimy, że to wszystko może znowu potęgować te zerwane łańcuchy dostaw, które były w 2021 roku. 2021 rok to był rok właśnie pod tym dużym wpływem tych zerwanych łańcuchów dostaw. Tutaj się okazuje, że możemy mieć powtórkę z rozrywki i jeszcze do tego nakładamy wojnę na Ukrainie, więc tutaj no, patrząc na to, co się może dziać w przyszłości, znowu mówimy o tym, że jest ogromna niepewność i nawet Toya właśnie mówi o tym, że może to ta cała sytuacja utrudnić terminową realizację magazynu w Chinach. Tutaj w ocenie emitenta powyższe znaczenie nie powinno mieć znaczącego wpływu na sytuację finansową i operacyjną grupy. Mówimy o tej sytuacji epidemiologicznej. No ale pytanie, czy rzeczywiście dotrzymają tych terminów? Możliwe, że nie, więc no mamy takie negatywne informacje, jeżeli chodzi właśnie o spółkę Toya. No patrząc na to z perspektywy 2021 roku, to jak mówię, tam jakichś takich złych informacji absolutnie nie było, no bo spółka cały czas się rozwija i to też jest istotne, że rozwija się pod względem wszystkich swoich spółek i Toya w Polsce się rozwija, Rumunia i Toya Chiny też tutaj mamy cały czas wzrost. Jak sobie zobaczymy 21 do 20 roku, to no we wszystkich tych spółkach są wzrosty rok do roku, więc to jest na pewno informacja no taka pozytywna, ale jak mówię, to jest przeszłość. Przyszłość może tutaj być jednak troszeczkę inna, więc patrząc tutaj na te dobre wyniki finansowe z przeszłości, pamiętajmy o tym też, że jeżeli chodzi o spółkę, no to tutaj istotna jest przyszłość. Też jedna, myślę, że też ważna rzecz, tutaj mamy informację, że ogólnie wszystkie przychody rosły, ale tutaj przychody ze sprzedaży Yato Tools w Szanghaju spadły, ale to tylko ze względu na reorganizację grupy. Część tych przychodów zostało przeniesiona do Yato Tools, ale innego miasta, Jaksing, nie wiem, czy tak to się czyta, ale widzimy, że tutaj właśnie tam została przeniesiona ta część działalności, więc tutaj żadnych spadków historycznie nie było, jeżeli chodzi o spółkę, no ale trzeba przyznać, że no, ten konflikt teraz na Ukrainie i to, co się dzieje w Chinach, może mieć taki negatywny wpływ na spółkę. Bo jak mówiłem, rozpoczęli budowę magazynu, który będzie centrum logistycznym grupy na rynku chińskim, no i to właśnie miało sprawić to, że te łańcuchy dostaw będą jednak dużo bardziej sprawne, jeżeli chodzi właśnie o Toję. No tutaj może być jednak sytuacja, w której to się wszystko przedłuży, więc tutaj biorąc pod uwagę spółkę Toya, gdybyśmy patrzyli tylko w przeszłość, to tutaj jest idealnie i te spadki są zupełnie nieuzasadnione. No ale mamy sytuację, w której spółka Toya jest na tym rynku, po pierwsze budowlanym, po drugie, no też mówimy o tym, że mają jakieś połączenie z tym rynkiem deweloperskim, który też, umówmy się, w Polsce no, trochę zaczął podupadać. Sprzedaż mieszkań w pierwszym kwartale też trochę spadła, chociaż bardziej myślę, że Toya jest powiązana z tym takim rynkiem odtworzeniowym, czyli te remonty, tak? Toya, mówię tutaj głównie o narzędziach, mówiąc o tym, że oni są powiązani z rynkiem budowlanym, no bo Toya to są właśnie narzędzia. Jak mówię, biorąc pod uwagę przeszłość, jest wszystko ok, no ale w przyszłości są te właśnie pewne zagrożenia i mnie osobiście absolutnie nie dziwi ta taka niepewność, jeżeli chodzi o inwestorów. Biorąc pod uwagę spółkę, nie sądzę, żeby już w pierwszym kwartale jakaś sprzedaż się załamała i powinniśmy tu mieć jakieś straszne spadki, ale osobiście absolutnie nie zdziwię się, jeżeli w tym pierwszym albo drugim kwartale, albo i pierwszym i drugim kwartale 2022 roku będziemy mieli jakiś spadek przychodów rok do roku. Nie mówię o tym, że on powinien być jakiś duży, absolutnie nie zakładam tego, że tu będzie jakieś takie ogromne zatrzymanie, no ale jednak możliwe, że ta ścieżka wzrostowa w Toi na chwilę się zatrzyma i myślę, że tego obawiają się inwestorzy, no i ciężko powiedzieć, czy słusznie, bo jak mówiłem, jest tak ogromna niepewność, że nawet ludzie z środka, czyli ludzie z branży nie wiedzą, co będzie za 2-3 miesiące, także po prostu trzeba na bieżąco tę sytuację śledzić. No w tym momencie zdecydowanie mamy ogromną presję na marżę, no i pytanie, czy te jakieś różnego rodzaju kontrakty, różnego rodzaju przetargi nie staną ze względu właśnie na tę niepewność. No to mogłoby na pewno obniżyć wyniki finansowe spółki. Toya na ten moment czegoś takiego na masową skalę nie widzimy, ale trzeba, myślę, że tę sytuację obserwować na bieżąco, no bo ta sytuacja w całej branży budowlanej wciąż jest bardzo, ale to bardzo niepewna. Spółka Toya mocno spadła, ale są też inne spółki z zupełnie innych branż, które też spadły, chociaż nie jakoś mocno. Mowa tutaj o spółce Asseco South Eastern Europe, która no, dochodziła tam do 55 zł mniej więcej i w okolice 10% mamy teraz spadki, 49, gdzie to było nawet 45-46 zł, jeżeli chodzi o te ostatnie dni. No, biorąc pod uwagę samą spółkę Asseco South Eastern Europe, to są m.in. segment płatności, bankowości, finanse. No i też mówimy m.in. instytucje publiczne, to są te ich branże, a mówię o nich dlatego, że przedstawili wyniki finansowe już za pierwszy kwartał 2022 roku. No i jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, one są bardzo dobre, także tutaj też nie mieliśmy żadnych powodów do tego, żeby myśleć, że coś idzie nie tak. No i pamiętajmy o tym, że wyniki za pierwszy kwartał już zawierają, można powiedzieć, trochę początek tego konfliktu, no bo ten konflikt rozpoczął się 24 lutego, no czyli wyniki za pierwsze 3 miesiące, no już coś tutaj zawierają, już te ponad 30 dni tego konfliktu zawierają i tutaj biorąc pod uwagę ten pierwszy kwartał 2022 roku, nie widać nic specjalnego, nic dziwnego, no bo biorąc to pod uwagę, jak to wyglądało rok do roku, mamy przychody na poziomie 311 milionów złotych, 23% więcej rok do roku, sam zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej plus 23% rok do roku, prawie 40 milionów złotych, więc tutaj to biorąc pod uwagę wszystko wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zauważmy, że jeżeli chodzi o spółkę, no to bardzo często u nich ten czwarty kwartał był najlepszy. No i tutaj gdybyśmy popatrzyli na to kwartał do kwartału, bo ktoś może powiedzieć, że to jest spółka technologiczna, więc raczej tutaj sezonowość nie występuje, no ale jednak patrząc na te wyniki, ten czwarty kwartał zazwyczaj był lepszy i przychodowo, i pod względem zysku, także tutaj radzę patrzeć na to rok do roku. No i patrzymy na zysk netto, oczywiście akcjonariuszy jednostki dominującej i na przychody, myślę, że to jest takie najbardziej coś istotnego. Asseco South Eastern Europe, no jak cała reszta grupy, wypłaca dywidendę. Ta dywidenda była na poziomie złoty 28, znaczy jest rekomendowana, więc zobaczymy, czy tutaj rzeczywiście taka będzie. Prawdopodobnie tak, więc ta stopa dywidendy no nie jest niestety jakaś wysoka, no ale też plusem jest ta stabilność dywidendy. Od 2010 roku za każdym razem ta dywidenda jest i myślę, że ta polityka dywidendowa absolutnie się nie zmieni. No pamiętajmy o tym, że w akcjonariacie Asseco South Eastern Europe jest Asseco International, która ma ponad 50%, więc ja tutaj nie widzę jakiegoś pola do tego, żeby coś miało się zmienić w tej polityce dywidendowej, jeżeli chodzi o ogólnie całą grupę Asseco, wszystkie spółki z grupy Asseco, no i też Asseco South Eastern Europe. A patrząc na te wyniki finansowe, one są, można powiedzieć, bardzo dobre. Nawet lepsze niż zakładał konsensus. Analitycy zakładali tutaj 5% niższe przychody, prawie 17% niższy zysk netto jednostki dominującej. No tutaj zauważmy, jeżeli chodzi o Asseco, nie ma absolutnie żadnego spadku rentowności. No tutaj mówiliśmy o właśnie branży budowlanej wcześniej, że tam mogą być jakieś spadki rentowności, ale jeżeli chodzi właśnie o branżę tą informatyki, no to raczej czegoś takiego w tym momencie nie zauważamy. No i Asseco naprawdę bardzo, bardzo dobrze też pod tym względem wygląda. Ten zysk netto rośnie mniej więcej tak samo jak przychody, tutaj i 23 i 23%, zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej też bardzo podobnie, także żadnego spadku rentowności tutaj nie ma i to jest na pewno duży plus. No a co miało wpływ na te dobre wyniki finansowe? Jak mówiłem, Asseco to są głównie 3 segmenty i 2 z nich bardzo dobrze sobie poradziło. Jeżeli chodzi o samą spółkę, największy wzrost przychodów w pierwszym kwartale rozwiązanie płatnicze i to też jest, myślę, że dosyć istotna sprawa. Oni mają swoją spółkę Payten, którą myśleli o tym nawet, czy nie upublicznić, bo twierdzili, że ogólnie cała kapitalizacja Asseco, która zawiera w sobie, no i spółkę Asseco South Eastern Europe, no ale też spółkę Payten, skoro to jest ich spółka zależna, uważali, że to nie odzwierciedla do końca wartości właśnie między innymi spółki Payten, no bo to jest, myślę, że ciekawa spółka, znaczy spółka z ciekawego segmentu tych rozwiązań płatniczych w kilku krajach, no ale ostatecznie kurs w tym momencie, jeżeli chodzi o kurs Asseco, no biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało jeszcze 3 lata temu, no to mamy jednak wzrosty. No tutaj z tego, co pamiętam, chyba 2 lata temu czy 3 lata temu coś tutaj zarząd mówił o tym, że myśli o jakimś upublicznieniu Paytena. W tym momencie chyba to zeszło na dalszy plan. No i ten segment rozwiązania płatnicze bardzo dobrze wyglądał finansowo i też rozwiązania dedykowane Mówimy tutaj o tym, że jeżeli chodzi o rozwiązania płatnicze, wzrost o 23% rok do roku, a rozwiązania dedykowane 38% wzrostu, czyli te segmenty bardzo mocno wzrosły. No niestety mamy lekki spadek w segmencie bankowości, aczkolwiek ten spadek jest bardzo lekki. Te dwa pozostałe segmenty z nawiązką, i to z taką no, dużą nawiązką, można powiedzieć nawet bardzo dużą nawiązką, tutaj ten segment, tutaj jeżeli chodzi o te wyniki całe za cały pierwszy kwartał nadrobiły. No i patrząc na te rozwiązania płatnicze, czyli Payten, mówimy o tym, że główny wzrost tutaj był w sprzedaży segmentu linii odpowiedzialnej za utrzymanie terminali płatniczych, no i to jest coś, co się bardzo mocno rozwija i myślę, że no, biorąc pod uwagę właśnie to, jak się wszystko zmienia w tym momencie, to ten segment terminali płatniczych raczej jest niezagrożony, to znaczy ja nie widzę takiej możliwości, żebyśmy jakoś mocno rezygnowali z tego segmentu, no wszystko jakby automatyzujemy, to jest po prostu, tego typu płatności są bardziej wygodne, więc te terminale płatnicze myślę, że bardziej cały czas będą się rozwijały, no bankomaty też tutaj się rozwijają i to jest właśnie wszystko, między innymi to jest właśnie ta spółka Payten i to jest segment, który myślę, że ma przed sobą naprawdę bardzo ciekawą przyszłość, no. I biorąc pod uwagę wszystkie spółki z Asseco, czyli które są na giełdzie, Asseco Polska, Asseco Business Solution i South Eastern Europe, no tylko South Eastern Europe ma właśnie ten segment tych terminali płatniczych, tej właśnie za który jest odpowiedzialna spółka Payten, więc to jest też, można powiedzieć, taka lekka przewaga, jeżeli chodzi właśnie o Asseco South Eastern Europe nad resztą spółek z grupy Asseco. No i tutaj mówimy, że bardzo fajny wzrost, rozwiązania dedykowane też bardzo fajny wzrost, no i mówiłem o tym, że bankowość, mamy lekki spadek, 4%, czyli nie jakiś duży, ale jednak spadek, no i tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi o samą EBITDA, no to też mamy spadek i to już o 18%, więc to jest taki minus, no i to też trzeba brać pod uwagę, no jednak patrząc ogólnie na te wszystkie wyniki finansowe, wyglądają one na pewno bardzo dobrze. Też portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2022 rok wyższy o 27%, więc znów możemy się spodziewać tych wyższych wyników finansowych. Zauważmy, że jak sobie zobaczymy cały 2021 rok i weźmiemy to rok do roku, no to tutaj było plus prawie 12% te przychody, wcześniej plus 16, plus 17, nawet plus 30% było, więc można powiedzieć, że taki lekki minus jest taki, że jest z jednej strony wzrost, ale ten wzrost troszeczkę zaczyna wyhamowywać, bo tutaj 11, no 12% powiedzmy, że tego wzrostu, wcześniej to było po 15, 16, 17 w tych ostatnich kilku latach, no ale ten jednak pierwszy kwartał 2022 to znowu są silne wzrosty, ponad 23%, więc to jest na pewno duży plus. Portfel zamówień wyższy o 27%, jeżeli chodzi o portfel zamówień liczony według pierwszej marży, czyli przychodów bez kosztów podwykonawstwa, to jest 22% wyżej rok do roku, więc tutaj też z tej perspektywy jest duży plus. No i tutaj mówiłem wcześniej o tej spółce Payten i portfel w Payten na 2022 rok ma wartość 119 milionów euro, wzrost o 24% rok do roku. Wartość zleceń na drugi kwartał prawie 40% więcej niż przed rokiem, więc ten drugi kwartał w przypadku spółki Payten też może być naprawdę bardzo ciekawy. Ja tutaj dużo mówię o tym Paytenie, no bo to jest, myślę, że taka ciekawa spółka z całej grupy Asseco, gdzie no inne spółki, czyli Asseco Business Solution, Asseco Polska po prostu nie mają tego typu rozwiązań i to jest, można powiedzieć, taka lekka przewaga tej spółki Asseco South Eastern Europe, więc to jest kolejna jakby dobra informacja. No i Asseco liczy w tym roku na wyniki zbliżone do konsensusu rynkowego, a ten konsensus zakłada 205 milionów złotych zysku operacyjnego, 1,27 miliarda przychodów i 161 milionów zysku netto, czyli wzrost przychodów o 11,6%, zysku netto o 10%. Czyli znowu tutaj mówimy jednak o tym, że będzie to wyhamowanie, jeżeli chodzi, leciutkie, ale jednak wyhamowanie, jeżeli chodzi o te wzrosty. No oczywiście pamiętajmy o tym, że z roku na rok mamy coraz wyższą bazę, więc coraz ciężej jest nam pokonywać te poziomy. Też pamiętajmy o tym, że no wynagrodzenie w segmencie IT cały czas rośnie, no i jest ta presja na koszty, jeżeli chodzi o po prostu o wynagrodzenia, więc to mogą być takie pewne problemy, no lekkie przeszkody, jeżeli chodzi o spółkę Asseco South Eastern Europe. No patrzyliśmy na te ich segmenty, patrząc na geografię, tutaj też to wygląda dobrze, bo jeżeli chodzi o Asseco South Eastern Europe, to rośli niemalże na wszystkich istotnych rynkach. Tutaj bardzo duży wzrost w Bośni i Hercegowina, zauważmy, z 6,5 miliona na 23,5 miliona, ponad 23,5 miliona. W Chorwacji mocne wzrosty. Też mówimy o mocnych wzrostach w Serbii, ponad 10 milionów samych wzrostów, w Rumunii prawie 20 milionów. Tak naprawdę biorąc pod uwagę większość rynków oni urośli. Były co prawda rynki, na których też dosyć mocno spadli. Słowenia z 9,5 na 4,6, ale to jest rzeczywiście mniejszość, jeżeli chodzi o te rynki. Zdecydowana większość to jest taki fajny, stabilny wzrost. To też jest, myślę, że tutaj istotne. Oni nie urośli na jakimś jednym rynku i to jeden rynek nie wystrzelił, tylko większość rynków tutaj fajnie rośnie. Też jest taka mocna dywersyfikacja, no bo jeżeli by była sytuacja, w której jeden rynek bardzo mocno rośnie, no to tutaj jest duża koncentracja na tym jednym rynku, więc to też można powiedzieć nie jest do końca korzystne, no bo jeżeli coś się na tym rynku wydarzy, no to nagle tracimy dużą część przychodów. Zauważmy, że Asseco nie ma takiego miejsca, w której ogromna część przychodów jest na jakimś jednym rynku i to też jest, myślę, że bardzo duża siła właśnie spółki Asseco South Eastern Europe. No jakby biorąc pod uwagę to, co się dzieje, czyli to spowolnienie w gospodarce, oczywiście ono też może dotykać spółki typu Asseco South Eastern Europe, ale ja myślę, że w dużo mniejszym stopniu niż chociażby spółka Toya, o której mówiliśmy. No, myślę, że te spółki budowlane albo powiązane z tymi spółkami budowlanymi, one mogą to wszystko, co się dzieje, odczuć w pierwszej kolejności. Tu biorąc pod uwagę chociażby segment IT, segment informatyki, też to może odczuć, jeżeli firmy będą wydawały po prostu mniej właśnie na ten segment informatyczny, ale myślę, że to będzie jednak w drugiej kolejności. Na ten moment nic tutaj złego nie widać. Po pierwszym kwartale nic złego nie widać w wynikach finansowych. Spółka mówi, że w 2022 roku powinna wykazać wyższe wyniki finansowe rok do roku, o te okolice 10%, to o czym czytaliśmy wcześniej, więc tutaj biorąc to pod uwagę, no spółki myślę, że z branży właśnie IT są jednak w tym momencie trochę mniej zagrożone albo trochę mniej niepewne niż te spółki z branży budowlanej, więc te spadki na spółkach z branży budowlanej, pomimo tego, że w wynikach jeszcze tego nie widać żadnego spowolnienia, jednak nie są takie bezpodstawne. Tutaj patrząc na segment IT, tutaj bym się zastanawiał, czy rzeczywiście powinniśmy jakoś spadać, czy jednak powinniśmy dalej rosnąć ze względu na to, że nic się tutaj nie dzieje i na najbliższy czas nic się nie zapowiada, żeby coś złego miało się dziać. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. My się widzimy i słyszymy jak zwykle za tydzień. No i cześć, trzymaj się samych zysków.